po tych wertepach, żeby on kamerę trzymał? No czy ty jesteś nienormalny? Jak mi spadło? Całe życie w... spadł na pewno. Całe życie w tunelu. Z górnikami. Całe życie pod ziemią. Całe życie z górnikami, kurwa. Z wariatami chyba. Otwierać bramę, otwierać bramę, otwierać kanapki. I tutaj jest Niemcza, Notgalt, to są te zastępcza moneta. I tu jest ten. To jest oryginalny. Tak, a to jest katalog. To jest katalog Notgaltów ze Srebrnej Góry, nie? Mam. Zwiedzanie twierdzy Srebrna Góra autem. Jedna z nowych atrakcji. Ja tylko pokażę i przyniosę. Pewno. Przewodnik. Kręć, kręć Maciek, bo zaraz nie wróci. Czy dojdzie do pojedynku z tymi dwoma panami? Nie wiadomo. Sylwetka damska miała przypominać kolumnę rzymską. A czemu kolumnę rzymską? Ponieważ to jest ten etap, kiedy była fascynacja antykiem. Były wyprawy napoleońskie w tamtym kierunku, przywożono różnego rodzaju rzeźby, moda panowała, a panie, wiadomo, zawsze musiały się do tej najnowszej mody dostosować. Czyli sylwetka smukła, jeszcze wysmuklona gorsetem. Gorsetów tutaj pod naszymi sukienkami nie widać. Niemniej jednak one są, żeby jeszcze ta sylwetka miała taką formę, jaką powinna mieć. Czym się ta moda charakteryzuje? Przede wszystkim podniesioną linią talii. Tak, talia nam nie jest w naturalnym miejscu, tylko jest pod biustem. Biust również, jak Państwo się tak przyjrzycie, on też nie jest za bardzo w naturalnym miejscu, on jest podniesiony troszeczkę wyżej i właśnie do tego służą nam te gorsety. Bo one nam nie muszą tak bardzo talii wyszczuplać, bo talii i tak w tych sukienkach nie widać, ale one podnoszą biust, żeby był wyżej niż normalnie jest. Niby moda jednakowa, niby mamy te sukienki jednakowe, a jednak każda z nas wygląda inaczej, ponieważ no, w odróżnieniu od wojska, którzy wszyscy mają takie same mundury, panie nie lubią być ubrane jednakowo. Mamy tutaj wszystkie na sobie suknie dzienne, dostosowane do pogody. Jest dzisiaj troszeczkę chłodno, więc wszystkie mamy sukienki z długim rękawem. Zaczniemy od koleżanki w granatowej sukience. Suknia dzienna, długi rękaw.
dekolt oczywiście zakryty, ponieważ dekolty były jak najbardziej mile widziane, ale tylko i wyłącznie wieczorem. W sukniach wieczorowych, w sukniach balowych, w sukniach dziennych nic nie pokazywano. Pani była aż po samą szyję zakryta. A czemu zakryta? No proszę Państwa, słońce. Słońce bardzo niekorzystnie działa na damską cerę, ponieważ można się opalić, a opalone osoby to były tylko te z tych warstw niższych, takich gminnych. No, panie, które chciały wyglądać lepiej, unikały słońca jak tylko mogły, dlatego były wszystko pozakrywane. Jesteśmy na powietrzu, nie wychodzimy z gołymi rękami, nie wypada, więc wszystkie mamy rękawiczki i nakrycia głowy. Nakrycia głowy były zdejmowane tylko w domu, jak pani wychodziła na zewnątrz, każda musiała mieć kapelusz. Koleżanka ma nakrycie głowy inspirowane modą wojskową na wzór żołnierskiego czako. Też moda militarna była bardzo popularna w damskiej garderobie. Zresztą panie ciągnęły te elementy skąd się tylko dało. Od właśnie od żołnierzy też, a przecież mundury z tamtej epoki były po prostu no, bajeczne, były przepiękne, więc coś tam zawsze można było ściągnąć. Czako ma ozdobione egretą, czyli to jest tak zwana ozdoba z piór z jakimiś tam dodatkami. Egrety były bardzo popularne w zasadzie przez cały XIX wiek, aż do końca, aż do początku XX wieku. Fryzurka. Włosy nierozpuszczone. No pani, która by wyszła z rozpuszczonymi włosami, mogłaby się narazić na takie no, niezbyt pochlebne komentarze. Bardzo modne, drobne loczki wokół twarzy. Proszę zwrócić jeszcze uwagę na biżuterię, jaką koleżanka ma. Ma zegarek damski, malutki. Męskie zegarki były znacznie większe. I biżuterię z koralami. Gdyby było jej chłodno, ma do zarzucenia szal. Szale były bardzo popularne i większość sprowadzanych były z Indii. Parasolka, która chroni zarówno przed deszczem, jak i słońcem. I torebeczka. Kolejna koleżanka również ma suknię z długim rękawem, czyli te podstawowe elementy są dokładnie takie same jak u poprzedniej koleżanki. Też ma rękawiczki, ale ma zupełnie inny kapelusz. To jest już kapelusz taki typowo damski, zwany budką. Proszę zwrócić uwagę na jego kształt. On ma tak tą górę kapelusza wyprofilowaną, żeby zmieściła się tam fryzura, czyli tam po prostu jest umieszczony koczek. Także fryzura i nakrycie głowy zawsze musiało być do siebie dopasowane. Oczywiście modne loczki okalające twarz. I koleżanka ma jeszcze jeden dodatkowy element, jakby było chłodno. Tam był szal, tutaj mamy taki bardzo krótki żakiecik, który również kończy się na tej podniesionej linii talii. I taki żakiecik nazywano Spencer. Nazwa zupełnie niepolska, prawda? A skąd się wzięła? Anegdota głosi, że pewien brytyjski Lord Spencer miał wypadek. Ponieważ ten spencerek bardzo przypomina męski frak, a pamiętacie Państwo, jak wygląda frak? Frak męski się nie zmienił do tej pory. Jest też taki krótszy z przodu, a z tyłu ma długie poły. I podobno któregoś pięknego dnia Lord Spencer stanął sobie zbyt blisko kominka i te poły fraka mu się zapaliły. No to jak zapaliły, no to co zrobić? Pierwsza rzecz, obciął, no bo pożar był niebezpieczny, mógł się nieciekawie skończyć. No a że był obcięty, no to takie zostało taki frak bez pół. Trochę dziwnie wyglądał. W każdym razie historia została zapamiętana i na wzór, na pamiątkę tego opowiadania właśnie powstał taki damski spencerek, czyli taki frak z obciętymi kołami i nazwano go spencerkiem. Ile w tej historii jest prawda, nie wiadomo, ale bardzo fajnie brzmi i jest ciekawy. Tak, koleżanka również ma sukienkę z dekoltem i dekolt zakryty został śmizetką, czyli tak zwaną krótką, dobrze nie widać. Rozpięłabyś troszeczkę? Zaczynają się tutaj akcje. Zaproponowałabym, żeby któryś pan pomógł, ale... Ale nie. Damy radę. Nie, bo tutaj to dużo żołnierzy chodzi. No właśnie. Nie wiadomo, która dama należy do tego żołnierza. Właśnie, koleżanka ma dekolt. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten dekolt zakryty jest taką krótką bluzeczką. Ona jest tutaj zapinana. Czyli tak zwana szmizetka z ozdobną kryzą, z falbankami i w tym momencie mamy strój dzienny. Tak. I mamy trzecią koleżankę. Nakrycie głowy zupełnie inne, ponieważ to nie jest kapelusz, to jest czepek. Sukienka z bawełny drukowanej, która była bardzo też popularna w XIX wieku. Dekolt zakryty nie szmizetką, tylko chusteczką, którą nazywano fiszu.
Sukienka bardzo prosta, skromniutka. Jak myślicie Państwo, kto w takiej sukience mógł chodzić? Bona, guwernantka, jakaś uboga krewna, która mieszkała u swoich krewnych, którzy ją utrzymywali. Albo osoba po prostu mniej majętna. Niemniej jednak też nawet w tych osób mniej majętnych zachowywane były te podstawowe linie sylwetki, zachowywana była moda. Koleżanka również ma na sobie gorset, który całą tą sylwetkę nam tutaj utrzymuje. I teraz tak, co mam na sobie ja? Podobnie, tak jak koleżanki, sylwetka jest dokładnie taka sama, podniesiony biust wyżej. Mam jeszcze inne nakrycie głowy. Mam na głowie beret. Berety w tamtej epoce również były modne. Też mam na sobie szmizetkę. Tylko że moja sukienka jest taka, że można ją w każdej chwili przerobić na sukienkę wieczorową. Jeżeli ja zdejmę szmizetkę, tutaj mam długie rękawy, mam odpinane, są na guziczki pod mankietami. Ja mogę bardzo szybko tą suknię przerobić na suknię wieczorową. Wtedy mam dekolt, krótki rękaw, założę tylko długie balowe rękawiczki, zdejmę beret, założę coś innego, albo diadem, albo wepnę sobie pióra czy wstążki we włosy i mam sukienkę wieczorową. Co jeszcze? Wszystkie mamy malutkie torebeczki. No wiadomo, kobieta ma różnych drobiazgów dużo, gdzieś to wszystko trzeba trzymać. W poprzedniej epoce, kiedy suknie były szersze, suknie miały kieszenie. W tych sukienkach, no choćbyśmy się nawet nie wiem jak starały, to ciężko będzie sukienki kieszenie zamontować. No nawet gdybyśmy te kieszenie zrobiły, to jeżeli coś do tych kieszeni włożymy, to nam się to wszystko powypycha, no i ta piękna linia greckiej kolumny zostanie zaburzona. Więc panie wymyśliły, że będą miały torebki. To jest już jakby drugi, późniejszy rodzaj torebki. Pierwsze torebki były podobne na wzór wojskowych takich toreb na dokumenty, które mieli panowie tam przyczepiane do pasów. A później powstały takie malutkie. One się teraz można kojarzyć, jak dziewczynki idą do komunii, też takie torebeczki mają. Tak zwane retikul. Powstanie tej torebki było takim dosyć kontrowersyjnym wówczas jakby obyczajem. Mówili, że coś śmiesznego, ponieważ no to, co było wcześniej noszone w kieszeniach, to była jakby element bielizny. I w tym momencie, jak to panie swoją bieliznę noszą na zewnątrz, pokazują, no było to bardzo oburzające. Niemniej jednak moda się przyjęła, przez cały XIX wiek torebki zostały, no i teraz panie też mają torebki. Tylko oczywiście współczesne torebki są znacznie większe, bo panie muszą więcej rzeczy w tych torebkach nosić. Co panie nosiły w XIX wieku, jak się wam wydaje? Nie było telefonów komórkowych. Chusteczkę. Nie nosiły dokumentów, kosmetyków też ze sobą nie nosiły. Była potrzebna jakieś tam chusteczka, sole trzeźwiące, ewentualnie wachlarz, jakieś drobne, żeby dać ubogim, bo oczywiście panie jak szły do sklepu, to no panowie płacili rachunki, panie nie, no ale ubogiemu zawsze dobrze coś tam było dać. I jeszcze, co ja tu jeszcze mam w torebce? W torebce mam jeszcze wachlarz. Gdyby było mi gorąco, zawsze tym wachlarzem mogę się schłodzić. Szczególnie wachlarz był potrzebny na balach, kiedy po tańcu trzeba było troszeczkę obniżyć temperaturę. I tak wyglądała moda damska. Ja nie wiem, czy wypełnię nawet do fajki. O, super, czyli z nowego autobusu. Super, nic nie trzeszczy. Samochodziki są. Romek, samochodziki. Które wziąłeś sobie? Wszystko nieśli. Te dwa? Dobra. Niebieska, bo malowali ją na niebiesko. Niebieska.
co ty? O, Maciśku, wróciłeś? Wróciłeś. Tak, pół roku byłem w interesach w Europie, wróciłem. Jak i... się cieszymy. Miło nam bardzo. O, tak, się stęskniłeś. I ty co dałaś na swoim sekretarzyku? Nie, nic nie mówiłeś. Kwity. Jakie kwity? Kwity, panie. Panie, mój majątek rozstwaniają na prawo i na lewo. Niemożliwe, to nie nasz. Nie? Nie? Twoje sekretarzy spaliła tylko. Nazwisko jest moje, przez pół roku mnie nie było. I kwity są, weźmy pierwszy kwit od złotnika. Panie, wydać taki majątek na to, co się w uszach nosi, na kolczyki, na ozdoby, na jakieś łańcuszki. No ale sprawiłyśmy sobie nowe suknie, więc musiałyśmy pasującą biżuterię zamówić. Biżuteria była kupiona 3 miesiące temu, za którą ja też zapłaciłem. Złotnik. Jak zapłaciłeś, jak ci nie było? Bracie, bracie, coś się pomyli. Panie wytłumaczą, co to jest modysta. No jak to co? No, nowe kapelusze zamawiałyśmy. Piękny, prawda? 3 miesiące temu były kupowane też nowe. Gdzie się one podziały? Już wyszły z mody. Wyszły? Tak, no już. Inny sezon, to była zima, teraz jest wiosna w pełni. Wstyd by mi było się w takim pokazać. To szybko nie wyjdą. Ja pracuję ciężko. Po całej Europie jeżdżę. Zarabiam pieniądze na co? Na nas! Następny kwit jest krawiec. Krawiec jeszcze nie zdążyłem wysiąść z powozu. Krawiec już mnie dopadł. No, nowy sezon, potrzebowałyśmy nowych sukni. Tak. Za parę tysięcy. Musiałyśmy się dobrze zaprezentować. Kosztują, sprowadzane stój. A w kraju nie można kupić? Zbyt pospolite. Potrzebowałyśmy nowych sukien z jedwabiu. Mój frak ma 2 lata i wystarcza mi. Dlaczego pani nie może 2 razy tej samej sukni założyć na bal? Nie uchodzi, no jak to tak? 2 razy w takiej samej? Zajdę dla was w końcu jakiegoś męża, niech się męczy z wami. Za długo już to trwa. No to właśnie dlatego się stroimy, żeby szybciej się znalazł. Jak będziesz tak mało na nas wydawał, to nigdy nie znajdziemy. Jak będę tyle wydawał, to będę w samych portkach łaził. Niczym więcej. Dużo mnie panie kosztują. Dobrze, ale tylko w koszuli. Szewc! Szewc! Klął po szewcku na to, ile ja jestem mu winien. Proszę się wytłumaczyć. Buciki są małe. Nie chcę pani widzieć. Ile? Bo jak ale, nie... ale poprzednie buciki zdarły się na balu. Musiałyśmy zamówić nowe. To proszę, a szewc miał tylko wiewiórczą skórkę. A w świńską? Chodzą po podwórku świnki. Ja w świńskiej skórce? A pani... Bracie! Obcierają na balu, tak nie można. To nie przystoi na bal w świni. To proszę nie chodzić ty na bale. Ale musimy znaleźć mężów. Jakoś nie mogę popatrzeć, żebyście panie znalazły. To przecież no bo za mało, bo skąpisz na nas. Skąpisz na naszych sukni. Jakbym na nie nasze... skąpił, to byście nie mieli co jeść, panie. Podstaw. Drogie. Za wiemy dużo, tyle, ile trzeba. Za dużo rozpusty. A może jakbyś nam większy posag dał, to by chętniej przyszli. Pani! Moje nerwy się niedługo skończą. Kwity zapłacę, ale to już będzie po raz ostatni. I jeszcze piórka. Proszę mi wytłumaczyć, po co ja tyle płacę za wasze dziwne jakieś pióreczka? Na balu musimy się pokazać, bez piór to pióra kurze. Pióra. Proszę sobie pióra kurze sprawić. Pełno. Kurze? A co, ja córka jakiejś pokojówki? Że ja w kurze piórkach będę od a ja będę w dziurawych skarpetach przez was chodził. No przecież, panie bracie, ty z nami nie wychodzisz na bale. Ale płacę za to wszystko. W butach nie widać, że masz dziurę. Ale płacę za to wszystko. Proszę się poprawić. Mniej mam wydawać. Proszę szybko sobie tych mężów znaleźć. Będę miał ale święty bracie, spokój. Jakiś taki zmęczony jesteś. Gdzieś ty był? Podróży. Podróży? Po Europie zarabiałem pieniądze. A wczoraj wieczorem, bo coś mi jakieś tak słuchy dopadły. Właśnie, jakieś jaskółki nam powiedziały, ale że byłeś gdzie indziej. Nie słuchajcie plotek. Plotki są złe, niedobre. No aha, czyli byłeś tam, małe się domyślamy. A co tam ci w kiesy brzęczy? Właśnie, nam żałujesz pustki. Na pantofelki, pustki. Na kapelusze, a sam roztrwaniasz. Ciągle bez przerwy nowe ozdóbki.
jakieś korale. Jakieś... Karty ma w kieszeni? Niemożliwe. Grałeś w karty? Czy ja grałem w karty? Tylko nie masz moje. Ja nie gram w karty, ja załatwiam interesy. Tak to się teraz nazywa. A poza tym przy kartach próbuję znaleźć dla was mężów. Chyba nie takich mężów chcemy. Jest to trudne. No właśnie, my nie chcemy takich mężów, tak będą rozstrzanieć. To żadnych nie dostaniecie, bo jak będziecie tak wybrzydzać, to dostaniecie... Sam. To będzie się z nami męczył. A ja nie zabieram się z nami. I wydawał na buci. Ostatni raz wpłacę to wszystko. Dziękuję. Bierzemy, sprzedamy. Pan kwity. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Brawo tobie. Brawo tobie. Oj, kanem też. Daniel. Tutaj na słoneczko. Po tych wertepach się pan kamerę trzymał? No czy ty jesteś nienormalny? Mi spadło? Całe życie... Spadł na pewno! Całe życie w tunelu. Z górnikami. Całe życie pod ziemią. Całe życie z górnikami, kurwa. Wariatami chyba. Światło widzę. Najdłuższy tunel w Polsce. Najgorzej jak cię śni, nie widzisz.